Agata Duda aktywnie uczestniczyła w kampanii wyborczej swojego męża, Andrzeja Dudy. Szczególnie widoczne było to ostatniego dnia wyborów, podczas wiecu w Rzeszowie, kiedy to żona i córka prezydenta stanęły u jego boku w niemal identycznych, białych kreacjach. Głowa państwa wylewnie dziękowała jej wówczas za wsparcie, na które mogła liczyć w ciągu intensywnych tygodni. Teraz, gdy wiemy już, że Dudowie pozostaną mieszkańcami Pałacu Prezydenckiego, przyszedł czas na podsumowanie ostatnich wydarzeń. Agata Duda niemal przez cały okres prezydentury swojego męża pozostawała w cieniu i nie zabierała głosu na żaden temat. Stała się przez to ofiarą szeroko zakrojonej krytyki, szczególnie ze strony Polek oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci. Zarzucano jej, że jest jedyną pierwszą damą w historii III Rzeczpospolitej, która nie wsparła obywatelek w walce o wolność społeczną. Mimo, że podczas wiecu wyborczego swojego męża stanęła przed mikrofonem i dała upust myślom, które zaprzątały jej uwagę w ostatnim czasie, wiele osób nie poczuło się przekonanych. Krytyka opinii publicznej okazała się być miażdżąca. Uznano, że głośny manifest, na który zdecydowała się Agata Duda, był formą odreagowania piętrzących się problemów. Mimo, że od tego wydarzenia minęło kilka tygodni, doniesienia prasowe o pierwszej damie pojawiają się także dziś. Media obiegły przykre informacje. Nie wszystko poszło tak, jak deklarowała Agata Duda. Katarzyna Pawlak-Mucha z kancelarii prezydenta zapewniała niegdyś, że Agata Duda bardzo intensywnie działa na rzecz Polek i Polaków. Pracownica zaznaczyła, że pierwsza dama unika po prostu medialnego rozgłosu i fleszów aparatów fotograficznych. Według Katarzyny Pawlak-Muchy zarzuty dotyczące bierności i bezczynności nie są słuszne. Przed wyborami prezydenckimi Andrzej Duda zachęcał wyborców do obserwowania konta na Instagramie, na którym Agata Duda chwaliła się swoimi działaniami, które miały miejsce podczas pięcioletniej prezydentury jej męża. Profil obserwuje łącznie blisko 25 tysięcy osób. Na zdjęciach opublikowanych w serwisie widzieliśmy spotkania z głowami państw i monarchami, a także rozmowy z uczniami szkół, w których brała udział Agata Duda. Nie zabrakło także fotografii z wydarzeń, podczas których pierwsza dama towarzyszyła swojemu mężowi. Instagram, którego bohaterką jest Agata Duda, nie miał pełnić tylko funkcji marketingowej. Deklarowano, że będzie to miejsce, w którym pierwsza dama będzie dzieliła się kadrami ze swojego życia zawodowego, także z następnej kadencji prezydenckiej Andrzeja Dudy. Niestety, na fanów Agaty Dudy czekają bardzo przykre doniesienia. Pierwsza dama nie aktualizowała swojego profilu w mediach społecznościowych od czasu, w którym poznaliśmy wyniki tegorocznych wyborów prezydenckich. Ostatnie posty pojawiły się w internecie przed 3 tygodniami. Nie tak miało być. Wiele osób czuje się rozczarowanych.